Dziwaczne nocoloty udające gałęzie, jaskiniowe tłuszczaki posługujące się echolokacją, tajemnicze lelkowe z polskim przedstawicielem, wielkogębe paszczakowe, a także sownikowe z długimi piórami szczeciniastymi. Te wszystkie ptaki łączy enigmatyczny nadrząd Kaprymulgimorfe. Zapraszam do zagadkowego świata tych memicznych upiorów. Czołówka. Zanim przejdziemy do egzotycznych gatunków, weźmy pod lupę polskiego lelka. Ptak ten należy do najliczniejszego z omawianych dzisiaj rzędów, czyli do lelkowych, liczących 97 gatunków. Aktywność lelków rozpoczyna się po zmierzchu, kiedy te 25 cm ptaki wylatują ze swych dziennych schronień. Już na tym etapie jesteśmy w stanie wytłumaczyć jego dziwne upierzenie. Służy ono do kamuflażu na leśnej ściółce, a także na gałęziach. Z tego samego powodu ptaki te siadają równolegle do poziomej gałęzi, w przeciwieństwie do większości ptaków. Podobne zachowania wykazują np. nocoloty siadające równolegle do pionowych pieńków i konarów. Przyjrzyjmy się jeszcze na moment upierzeniu lelka. Tak wyglądają pióra lelka. Po prawej mamy lotkę. Tak w sumie wygląda moja kolekcja tych mniejszych piórek. Kilka osób prosiło, żebym przyszły odcinek poświęcił na dokładniejsze pokazanie tych piór. Nic nie obiecuję póki co, ale mogę wam pokazać gąsiorka na zachętę. Już się odbija światło. O. Z powodu wymienionych przystosowań lelek kozodój, bo tak też jest nazwany, jest trudny do wykrycia podczas dziennej wycieczki. Nasze szanse na zobaczenie tego tajemniczego gatunku wzrastają, jeśli wybierzemy się nocą, od maja do września, na teren boru sosnowego z licznymi polanami i zrębami. Podczas takiej wycieczki, szczególnie jeśli trafimy na okres godowy, warto jest także nasłuchiwać tego gatunku. Posłuchajmy. Elementem lelkowych toków jest też klaskanie skrzydłami. Również posłuchajmy. Dziób lelka jest mały w stosunku do dużego otworu gębowego. Ta spora powierzchnia pozwala mu w chwytaniu nocnych owadów podczas wieczornych, podniebnych harców. Dawniej, kiedy ludzie nie zdawali sobie sprawy, czym żywią się te zwierzęta, zastanawiali się nad powodem ich nocnych akrobacji nad pastwiskami. Powstało wtedy przekonanie zakładające, że ten skryty gatunek żywi się mlekiem wypasanych kóz. Ten przesąd był tak popularny, że na stałe wrył się w nazwę lelka, zwanego także jako kozodój. Jednak to nie wszystkie mity dotyczące tego gatunku. Jeden z nich dotyczy gniazda, a właściwie zagłębienia w ściółce, gdzie składane są jajka. Myślano bowiem, że po odkryciu lęgu przez drapieżnika lelek potrafi przenieść swoje jaja w dziobie. Podobne przekonanie dotyczy słonki, jednak takie zachowania nie zostały nigdy potwierdzone, a rdzeń tych mitów wynika najpewniej z naprawdę dobrego kamuflażu siedzącego na gnieździe ptaka, a także z pomyłki co do lokalizacji gniazda. Ptak na jajach potrafi siedzieć do ostatniej chwili, przymyka wtedy oczy i bacznie obserwuje napastnika, a w ostateczności udaje rannego lub odgania niebezpieczeństwo od lęgu, głośno sycząc. Zerknijmy jeszcze na kilku ciekawych przedstawicieli rzędu lelkowe. Oto lelek bagienny. Dziwolotek flagopióry. Dziwolotek wstęgopióry. Lelkowiec wstęgosterny. I rogatnik duży. Powiedzmy teraz o rzędzie najbliżej spokrewnionym z lelkowymi, czyli o tłuszczakowych, z jednym przedstawicielem, czyli tłuszczakiem właśnie. Co ciekawe, ten mieszkaniec Ameryki Południowej posługuje się echolokacją. Nie jest ona co prawda tak precyzyjna jak u nietoperzy, ale jak na ptaka to i tak rzadka umiejętność. ponieważ poza nim takim systemem określania położenia obiektów posługują się tylko salangany należące do jeżyków. Ale po co właściwie tłuszczakom taka umiejętność? Otóż ptaki te gniazdują w jaskiniach, a zatem w całkowitych ciemnościach. Ale to nie koniec dziwactw tego gatunku. Otóż kiedy tłuszczak wylatuje nocą na żel, jego celem nie będą, tak jak u lelkowych owady, lecz rośliny, a dokładniej bogate w tłuszcz owoce palm z rodzaju olejowców oraz kilku gatunków wawrzynowatych. Ta informacja może nam dać do myślenia, jeśli chodzi o pochodzenie jego nazwy. Co ciekawe, pisklęta są tak dobrze odżywiane, że mogą być nawet 2 razy cięższe od dorosłych ptaków. Na koniec odsłuchajmy jeszcze przyprawiającego dreszcze dźwięku tłuszczaka. Kolejnym omawianym dzisiaj rzędem są nocolotowe, zawierające 7 gatunków. Ci południowoamerykańscy mistrzowie kamuflażu, podobnie jak lelki, dzień przysypiają, udając kawałek otoczenia. Ptaki te szczególnie upodobały sobie pięki, a ich maskowanie opiera się na udawaniu przedłużenia tej naturalnej konstrukcji. Jednak nawet podczas odpoczynku nie przestają być czujne, a niewielka szpara w ich z pozoru tylko zamkniętej powiece umożliwia im wytrwałą obserwację otoczenia. Pamiętacie zapewne, że wgłębienia z jajami lelkowych ciężko w ogóle nazwać gniazdem. A gdzie lęgną się nocoloty? Otóż tam, gdzie czują się najbezpieczniej, czyli na swoich pieńkach. Nie muszę chyba wyjaśniać, dlaczego w tych specyficznych warunkach jest składane tylko jedno jajo. Jest ono wytrwale wsiadywane przez obu rodziców. Po wykluciu młody ptak nadal pozostaje na tej osobliwej konstrukcji. Po około 40 dniach od wyklucia wylatuje zaś z gniazda. Nocne łowy przedstawiciel tego rzędu zaczynają się od namierzenia owada ze swojego stanowiska na naturalnym słupku, a po złapaniu ofiary wracają na pieniek, z którego rozpoczęło się polowanie, aby w spokoju skonsumować zdobycz. Na koniec odsłuchajmy głosów wszystkich gatunków nocolotów. Wszystkie dźwięki pochodzą z Xenokanto i są oznaczone jako piosenka. Najpierw nocolot szary. Nocolot rudy. Nocolot wielki. Nocolot wielkosterny. Nocolot andyjski. Nocolot białosterny. I nocolot północny. Po ostatnich gatunkach z krainy neotropikalnej zmieńmy nasze położenie na krainę australijską i orientalną, aby przyjrzeć się paszczakowym. Rząd ten składa się z 16 gatunków, 4 paszczaków i 12 gębali. Pierwsze z nich są większe, potrafią też polować na małe kręgowce jak żaby czy gryzonie, czego nie zaobserwujemy raczej u ich owadożernych krewniaków. W przeciwieństwie do wcześniej omawianych rzędów, u tych ptaków spotkamy bardziej klasyczne gniazda, na których może się znaleźć do 3 białych jaj. Ciekawsze jednak dzieje się później, bo podczas wysiadywania. Tym ważnym zadaniem podczas dnia zajmuje się samiec, natomiast po zmroku pałeczkę przejmuje samica. Zmroczniki, bo tak też są nazwane, łączą się w pary na całe życie. Życie mogące potrwać nawet kilkanaście lat. Jakie zdjęcie ptaka zrobić, by spodobało się internetowej widowni? To rozmyślanie wielu fotografów przyrody. Tu z pomocą przychodzą paszczaki właśnie, bo to ich zdjęcia są proporcjonalnie najchętniej lajkowanymi zdjęciami ptaków na Instagramie. Co ciekawe, drugie miejsce zajmują tu gołębie, choć chodzi tu zapewne o egzotyczne gatunki. Trzecie miejsce to turaki, a 4. dudki. No dobrze, kiedy już wiecie, czemu robić zdjęcia, przejdźmy do ostatniego rzędu na dziś. Tym razem miejsca na globusie nie musimy zmieniać, bo sowniki, zwane także zmierzchnikami, występują w większości na Nowej Gwinei, ale można je też spotkać na Molukach, Nowej Kaledonii oraz w Australii. Rząd ten składa się z 9 silnie spokrewnionych z sobą gatunków. Wszystkie bowiem należą do jednego rodzaju. Jak sama nazwa wskazuje, sowniki przywodzą na myśl sowy, tym bardziej, że śpią, a także lęgną się w dziuplach. Chętnie zajmują też budki lęgowe. Jednak w przeciwieństwie do sów, dno gniazda zaopatrują w listowie. Zdarza się, że ptaki dodają do wyściółki liście eukaliptusa, działające jak środek owadobójczy. Zmierzchniki do tego stopnia kojarzą się sowio, że napotykane przez miodojady podczas dziennego spoczynku bywają mylone z sowami i odpędzane, aby nie stanowiły zagrożenia w nocy. Sownika trudniej jest znaleźć podczas nocnego spaceru z latarką niż większość ptaków nocnych, ponieważ ich duże brązowe oczy nie odbijają światła, a dodatkowym utrudnieniem są ich niewielkie, bo nieco ponad 20-centymetrowe rozmiary, z których sporą część stanowi przecież ogon. Co ciekawe, sownik australijski jest najmniejszym nocnym ptakiem kontynentu. Intrygującym gatunkiem jest też słabo zbadany sownik nowokaledoński. Oficjalnie widziany tylko kilka razy dziwny czarny zmierzchnik. Ostatnio obserwowany był w 1998 roku i miejmy nadzieję, że ten krytycznie zagrożony gatunek będzie powoli odbudowywał swoją populację. Wszystkie omówione dzisiaj rzędy pokazały nam, że te z pozoru podobne, maskujące się ptaki o nocnym trybie życia mogą zachwycić różnorodnością zachowań, występowania czy zwyczajów lęgowych. A pośród tych wszystkich zadziwiających i egzotycznych gatunków znajduje się także nasz lelek. I to już wszystko w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, pomyślnych obserwacji.